Jesteśmy tuż po zakończeniu wielkiej gali. No było o włos. Jakie emocje ci towarzyszą teraz tak na gorąco? Dużo szczęścia, dużo skrajnych różnych emocji, bo ponieważ to wszystko narosło, cały tydzień przygotowań, do gali oczywiście, całe 2 miesiące przygotowań do całego wydarzenia, które prowadziłem i pod kątem sylwetki i tak dalej, więc dużo się działo właśnie po to, by przygotować się jak najlepiej. Okazało się dzisiaj, że tych emocji było aż tak dużo, tak narosły, że niekiedy niektórym puszczały nerwy. Ja oczywiście miałem więcej doświadczenia, jeżeli chodzi o takie sprawy, więc troszeczkę więcej luzu było, ale oczywiście po pierwszym wyjściu, po wszystkich pierwszych brawach było dużo łatwiej, a później oczywiście tylko i wyłącznie chyba lepiej. I wydaje mi się, że to jest właśnie piękno takich właśnie konkursów, że można takie piękne chwile przeżyć i każdemu tego życzę. Mówisz, że było nerwowo podczas gali, to co się działo na backstage'u? No, na backstage'u o dziwo już podczas gali nic się nie działo wiele. Działo się dużo przed galą, bo dużo chłopaków po prostu nie ogarniało tego, co się wszystko dzieje na backstage'u, bo oczywiście były to sytuacje, które były im obce. To był konkurs, który wymagał wielu roszad, jeżeli chodzi o backstage. Mi było łatwiej, ja takie rzeczy już rozumiem i znam, było mi dużo łatwiej, ale oczywiście no... Teraz wydaje mi się, że wszystkie emocje opadają powoli i każdy rzeczywiście będzie tęsknił na pewno na tym wszystkim. Trafiłeś do top 10, czyli liczyłeś na to, że to właśnie ty odebierzesz tę główną nagrodę? Nie, oczywiście, że nie. Ja jestem bardzo młody, ja jestem tego świadom. Samo to, że mogłem tutaj stanąć, to jest dla mnie duma. Owo do dumy, bo mam 19 lat dopiero skończone, więc wydaje mi się, że to jest fajny sukces stanąć tutaj, zareprezentować Polskę i będę miał to w pamięci do końca życia i tego mi nikt nie odbierze. To kogo obstawiałeś już z tych top 10? Oczywiście ciężko było obstawić tak naprawdę. No oczywiście Mister Meksyku był faworytem zdecydowanie, jednak jego aparycja, jego język angielski, sylwetka, wszystko wskazywało na to, że on jednak wygra i wydaje mi się, że to jest trafny wybór, będzie godnie prezentował tytuł, ale naprawdę wielu chłopaków pokazało się z tak super, z świetnej strony, że było ciężko wybrać tego faworyta, bo wielu przyszło ze świetnymi talentami, co zresztą pokazali i pokazali właśnie to, może nie pokazali, ale złamali troszeczkę stereotypy, pokazali, że nie tylko tutaj przyszli wszyscy misterzy przebierać się, ubierać, pozować, ale przyszli również pokazać cząstkę siebie, swojej pasji. Wydaje mi się, że to jest właśnie to, czego kobiety chcą, facetów z pasją. No właśnie, ty też pokazałeś swoje talenty. Co ci przysporzyło najwięcej problemów? Nie wiem, był taniec, było gotowanie, były rajdy? Najwięcej problemów? No ja potrzebowałem tego wszystkiego trochę na luzie, więc nawet w momencie, kiedy nie byłem zbyt nieprzygotowany do gotowania, to coś tam stworzyłem, ale machnąłem ręką, niech się dzieje, co się ma dziać. Wsparcie tutaj w hali miałeś ogromne. Czy czułeś wszystkie te brawa, te emocje, które oddawali ci widzowie? To oczywiście, że tak. Emocje, które narastały, kiedy już się miało wyjść na tę scenę dzisiaj, czułem, że naprawdę jest to ciężar duży, mimo tego, że jakieś tam doświadczenie już miałem. Oczywiście pierwsze brawa, pierwsze wsparcie Polaków, rodaków to było coś niesamowitego i później już było tylko łatwiej, a wręcz czekałem na backstage, żeby już wyjść na scenę i żeby dostać te brawa, było to świetne, naprawdę. Jestem mega dumny, że to dzisiaj miało miejsce, te wszystkie brawa i tak dalej, super. Gala się zakończyła i co dalej? Nie mam jakiegoś szczegółowego planu. Oczywiście jestem już studentem, więc to jest mój kierunek, który teraz obrałem, czyli edukacja. Również sportowa cały czas się udzielam, ćwiczę akrobatykę, która jest mi bliska, zresztą dzisiaj pokazałem trochę, co zostało docenione, więc tym bardziej wiem, że jest sens robić to dalej, ale pewien epizod się już kończy. Dzisiaj skończyłem swój ostatni konkurs, już więcej nie wystąpię na żadnym. Również już mistrzem panującym nie jestem, więc ten rozdział, że tak powiem, konkursowy już za mną. Mistrzem będę zawsze oczywiście 2015, z czego jestem dumny i wszystkie zmiany, które zaszły, to jestem za nie przeszczęśliwy. Ten tytuł wiele zmienił i ci chłopacy pokazali zresztą, że są w stanie nie tylko wyglądać przed lustrem, przed obiektywem, ale pokazać coś fajnego, cząstkę siebie, swojej pasji. I chyba to właśnie jest to, czego kobiety pragną, czyli facetów z pasją, z charakterem. Pozostajesz w showbiznesie? No, ciężkie pytanie. Nigdy nawet nie myślałem o tym, żeby w nim zaistnieć. Zaistniałem w sumie bardzo szybko znikąd i w sumie szkoda byłoby tak szybko też z niego wyparować, z tego świata, bo nie ukrywam, że się przywiązałem trochę do tego wszystkiego. Jest to fajne właśnie, takie eventy, taka adrenalina i tak dalej, ale oczywiście zobaczymy co będzie dalej, jakie będą plany. Czekamy aż wrócę do busa, przemyślę wszystko, może będę więcej wiedział, a następnym razem jak się zobaczymy, to już ci powiem więcej po prostu.